Dobry wieczór Państwu. Jak widzicie Państwo, tam podłucza sceny mamy naszego kochanego gościa, panie Jacku. Bardzo proszę na scenę. Bardzo proszę o gorąco oklaski. Pan Jacek Cygan po raz kolejny, ale w nowych wnętrzach po raz pierwszy. Cieszymy się, że możemy się spotkać przy okazji promocji kolejnej książki, a właściwie drugiej części wspomnień, które ukazały się w ubiegłym roku, tym razem pod tytułem Oddany tusz. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie poprowadzi nasza koleżanka, pani doktor Magdalena Łączkowska, a myślę, że później bardzo serdecznie dziękujemy za brawo, tym bardziej, że 2 dni temu siedziała po przeciwnej stronie na fotelu jak autorka, a myślę, że po spotkaniu będzie czas na rozmowy, na podpisywanie książek, wszystko dla Państwa. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Dziękujemy. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Pani dyrektor tutaj wspomniała, że książka, o której dzisiaj przede wszystkim, ale myślę, że nie tylko, będziemy mówić, jest tym swoistym drugim tomem. I do tego za chwilę przejdę i nawiążę, to tak przechodnie chciałam zacząć od cytatu. Rok 1963, kabaret starszych panów. Po to wiążą słowa z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest trudne, ale przecież mam piosenkę. Panie Jacku, piosenka jest dobra na wszystko? Jeżeli tak napisał mistrz Przyboła, to tak jest. Prawda? No, już tę sprawę mamy załatwioną. Jeżeli pani pozwoli, to ja powiem dobry wieczór czy dzień dobry. Witam wszystkich przyjaciół, witam tych, którzy pochodzą lub kiedyś dotknęli moich szkół, czyli szkoły nr 15 w Niwce i liceum Plate tu niedaleko i powiem, że z wszystkich spotkań spotkania w Sosnowcu są dla mnie najważniejsze, bo człowiek może mieszkać w wielu miejscach, ale urodzić się może tylko w jednym. Przynajmniej na razie. Piosenka jest dobra na wszystko. Tak, tak. Z tym, że pani to, jak pani to mówiła, to sobie zdałem sprawę, że właściwie ten gest, bo było tak, po to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, i pani pokazała na mnie, a napisał to ten drugi. Czyli właściwie pan Jeremi Przybola napisał to i pokazał na siebie. Ja pamiętam, bo tak pewnie już jestem w takim okresie, że mogę mówić o rzeczach, które wielu młodszych, a prawie wszyscy są młodsi, nie pamięta lub mnie dotknęło. I ja poznałem bliżej pana Jeremiego Przybory raz. Mianowicie było jakieś 70. chyba 5. urodziny Antoniego Marianowicza, który był wtedy prezesem Stowarzyszenia Ogród Zajc. I myśmy zaczynali w takim zarządzie sekcji literackiej Małych Form z Bogusiem Olewiczem, tym człowiekiem, który napisał autobiografię dla Perfektu. I Boguś mówi do mnie, słuchaj, może byś coś wymyślił. Jutro jest taki wieczór, będą wszyscy Szczypiorski, właśnie Przybora i wielu, wielu innych, Kila, członków zarządu zaprzyjaźnionych z Marianowiczem. A Antoni Marianowicz miał ksywkę dla przyjaciół Kaziu. Mówili mu po prostu Kaziu i ja na bazie takiej włoskiej piosenki ta da da ta da 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 di 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 och Kaziu, och Kaziu, choć tyle masz lat, bez ciebie cóż wart byłby świat. I wszyscy to śpiewali, a ja
śpiewałem te zwrotki. I pierwsza zwrotka była taka, że urodził się w Warszawie najszybciej jak mógł i krzyknął do Boga, miał być Hollywood, a Pan Bóg mu na to, ty musisz być tu, bo kto przetłumaczy im crazy for you? Bo wtedy w Teatrze Roma było crazy for you wystawiane. No i wszyscy się bardzo tym ubawili, były zwrotki o całym jego życiu, bo on był w getcie i uciekł przez sądy na Ogrodowej. Zorganizowali przyjaciele po aryjskiej stronie uciekł z getta, po prostu wychodząc normalnie przez drzwi, tak jakby był zaangażowany w jakąś sprawę, stanął gdzieś tam przy drzwiach, gdzie była to sprawa sądowa, a następnie zupełnie normalnie wyszedł. I właśnie uratował się w ten sposób, że go potem ukrywali. Był to cudowny człowiek niesamowitej kultury, mistrz małych form i przetłumaczył bardzo wiele takich typowo angielskich limeryków, wierszyków śmiesznych. To takie wspomnienie. Myślę, że to nawet jest lepsze niż jakieś moje mądre zawodowe opowiadanie, jak się pisze piosenki. No, ale będziemy łączyć jedno i drugie. Wydana kilka lat temu książka Życie jest piosenką była książką niezwykłą pana dorobku. Pojawiły się oczywiście tomiki wierszy, które tutaj znamy, były też planowane w Sosnowcu, opowiadania. Natomiast tą książkę w niektórych recenzjach nazywano nawet rodzajem autobiografii. Teraz dostajemy, no niejako mowy drugi, ale tak przekornie nie jest ta książka najnowsza zatytułowana Życie jest piosenką 2. Tylko odnawiam duszę, jak Państwo na pewno wiedzą, słowa te pochodzą z przepięknej piosenki śpiewanej przez Godotertę, oczywiście autorstwa Jacka Cygana. Obie te książki mają też specyficzną budowę, bo one nie składają się z rozdziałów, tylko ze zwrotek. Myślę, że większość Państwa już miała okazję te książki czytać, więc wiedzą Państwo o tym, że one są niezwykle anegdotyczne, barwne. Odnawiam duszę, tam można się doszukać tak naprawdę różnych gatunków, bo ta historia z Edytą Górniak na parkingu Dworca Centralnego to nawet taki trochę kryminał, thriller. Tak troszeczkę człowiek się zaczyna niepokoić w tym momencie, czytając tą historię. Są też momenty oczywiście bardzo, bardzo zabawne. I chciałam zapytać, czy te dwie książki pisał Pan, opierając się na jakimś swoim dzienniku, czy nawet prowadzi Pan dziennik? No bo tutaj mamy historię takie bardzo szczegółowe, bym powiedziała. Czy ma Pan raczej dobrą pamięć, czy faktycznie sięga do jakichś swoich takich dziennikowych, pamiętnikowych zapisów? Źródła były trzy, to znaczy pierwsze niedoskonałe, czyli moja pamięć już trochę zużyta, drugie kalendarze, bo ja nie wrzucam kalendarzy, a w kalendarzach papierowych mam wszystko i dalej pewnie będę prowadził papierowe kalendarze, a trzecie to rzeczywiście dziennik, przy czym w dzienniku właściwie nie zapisuję faktów. To był ten kłopot i było mi trudno tworzyć, by było z dzienników fakty. Raczej refleksje, raczej jakieś myśli, spostrzeżenia. I te kalendarze mi bardzo dużo pomogły. A także, co jest teraz zacząłem to doceniać, bo już od kilku lat niestety wszystkie zdjęcia mam w telefonie, ale kiedyś robiłem to aparatem, wywoływałem i miałem albumy papierowe od właściwie początku. Tylko nam z żoną zginęły slajdy, bo jak żeśmy się przeprowadzali, a przez kilka lat tak zwanej pięknej młodości, żeśmy robili slajdy i gdzieś przeprowadzone one przepadły. Orwo, kolor. Taka była firma. Pani tak głową macha, ale no, to myślałem się, że może nie robiła Pani na filmach Orwo, tylko Kodak już. I
takie są źródła. Oczywiście się pamięta niektóre emocje zwłaszcza. To się nie da wykreślić. Czas to jest bezbronny, nie da rady wyrzucić tego ze mnie. Ale zadziwiające jest, jak kiedy się zacznie jakiś wątek, jak wiele się przypomina. Ja to właśnie przeżyłem i dalej przeżywam, bo teraz piszę taką rzecz, o której może jeszcze na końcu powiemy. I też wydaje mi się na początku, że no, co ja napiszę, a potem jak siadam, to się bardzo wiele rzeczy same przychodzą, stoją w kolejce. Tak to jest. Jak prostowska Magdalena, coś się otwiera, coś się przypomina. Różne formy, piosenka, wiersze, opowiadania. Która z tych form jest najtrudniejsza, albo może która jest dla Pana najłatwiejsza? Bo chyba jednak zupełnie inaczej pisze się piosenkę, a inaczej pisze się wiersz. Zapewne wielu z Państwa zadziwię, ale najtrudniejsza jest piosenka. Bo to jest tak, że wiersz się pisze wtedy, kiedy coś spadnie na człowieka, prawda? I Julia Hartwig, ja to powtarzam, ale też z nią rozmawiałem na ten temat, nasza wybitna, wspaniała poetka, która już nie żyje, mówiła, że człowiek czasami dostąpi przywileju wiersz, że coś nagle, jakiś pomysł spadnie, nie wiadomo dlaczego dzisiaj, dlaczego przez pół roku czekałem na to, to jest wiersz. Opowiadania z kolei, jak ktoś mnie pyta, nawet ktoś z bliskich, to mówię, że w jakimś sensie napisałem się sam. I to jest tak, że jeżeli nie musisz czegoś pisać, to to ci przychodzi łatwo. Bo albo ci się to napisze samo, oczywiście to trzeba potem zredagować, ale pomysł spadnie. Natomiast piosenka to jest niestety tak bezwzględna forma, że na przykład muszę jutro oddać piosenkę do jednej z ostatnich muzyk, które zostawił Romuald Lipko. Bo Budka Suflera nagrywa płytę i Mieryk Górecki, basista i teraz taki właściwie główny aranżer, główny muzyk, błaga mnie, że w sobotę musi nagrać zespół tę piosenkę. I dzisiaj się męczymy bardzo. To jest najtrudniejsza forma, dlatego że ta forma na ogół dzisiaj daje ogromne ograniczenia. To znaczy ograniczenia frazą piosenki, bo się pisze do gotowej melodii. Czyli to jest tak, jak się by się wypełniało krzyżówkę, prawda? Że musi być 5 sylab, 4 sylaby, 3 i jeszcze akcent musi, bo w polskim języku tak jest. Prawda? Po włosku, jak się słucha piosenek, to te akcenty wędrują, czy po angielsku, jak sobie artyści chcą, a po polsku nie. Transakcentacja, owszem, jest w melodiach ludowych, prześliczna, na przykład cyganeczka, jedna, prawda? To jest taka transakcentacja, ale już w takiej piosence normalnej raczej nie występuje. Chociaż ostatnio Stasiu Solika napisał mi taką melodię do spektaklu, który mam teraz w Teatrze Stu w Krakowie, Błękitne Krewetki. I to jest taki liryczny wierszyk, on jest w tym tomie moim właśnie Boskie Błędy, z takim niebuszką. I on napisał właśnie tak, że jest taka transakcentacja, która w połączeniu z tym słowem niebuszko nie razi. Bo napisał miłe niebo, niebuszko, prawda? Takie powinno być niebuszko, ale napisał niebuszko, proszę cicho, niebuszko. Ale wyczuł to genialnie. Także reasumując, wydaje mi się, że najtrudniejszą formą jest z tych wymienionych piosenka. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że pewnie forma większa, czyli powieść, pisałem powieść biograficzną o panu Leopoldzie Kozłowskim, jest trudniejsza. I wtedy rzeczywiście miałem ogromnego stracha i ogromny niepokój w ogóle, jak sobie z tym poradzić. Ale mogę powiedzieć taką historię śmieszną, że miałem wtedy taką znajomą panią, która była w czytelniku stylistą przez lata.
Już była bardzo sędziwa, ale jakoś tak się poznaliśmy i ja jej przynosiłem niektóre rzeczy, żeby skonsultowała. Ona czyniła swoje uwagi, była nieoceniona. Pani Maria Ganz mieszkała na Wiejskiej nad Czytelnikiem i przyszedłem kiedyś do niej w innej sprawie i mówię: Rysiu, bo się do niej mówiło Rysiu. Rysiu, mam napisać taką biograficzną książkę o panu Robodzie Kozłowskim, ostatnim klezmerze Galicji. Jak się do tego zabrać? No ona mówi: słuchaj, są różne metody, ale na przykład Kopaliński ma taką metodę, że bierze pudełko po butach i wkłada fiszki. Ja też miałem ochotę na to pudełko po butach, no bo już miałem tyle tych zapisków o Leopoldzie, żeby to chronologicznie ułożyć, no nie pisało się jeszcze od razu na komputerze. Więc te fiszki, no ale jakoś nie znalazłem w domu wolnego pudełka i inną metodę zastosowania. Więc oczywiście duże formy się pisze bardzo, pewnie jeszcze trudniej niż piosenki. Teraz właśnie nad taką pracuję i też widzę, jaka to jest tu. Nad powieścią? Proszę? Nad powieścią? Nie, to jest duża forma, trudno to nazwać. To jest taka forma eseistyczna, eseistyczno-podróżnicza, ponieważ to jest, kiedyś 10 lat temu wpadłem na pomysł, aby jeździć po Włoszech śladami Goethego i napisać taką książkę Goethe w Italii 230 lat później. Czyli pojechać do tego samego miejsca, prawda? Jak jest na przykład w Padwie jest ogród zoologiczny, botaniczny, najstarszy ogród na świecie. I Goethe tam był, na jego cześć nazwano palmę jedną, najstarszą, która wtedy miała 200 lat, a dzisiaj już ma prawie 500. Palma Goethe. I się zwiedza tę palmę jako palmę Goethe. Ona jest w takim domku z drewna i szkła, bo jak jest zimno, to ją tam zamykają. I ma już 500 lat i ta palma Goethe wyglądała. On o niej pisze oczywiście, no a ja też o niej chciałem napisać. Pojechałem, zobaczyłem. I tak po kolei od północy przez Weronę, Wenecję, Padwę, Polonię, Ferrare, jestem już przed Rzymem. To znaczy, Goethe napisał: nie mogę w to uwierzyć, że jutro zobaczysz. No ale teraz jestem tu, to na razie Rzym poczeka. Tak. Ale to jest ogromna walka z pamięcią, z pomysłami, z wiedzą, z tekstem, z odnośnikami do malarstwa, do architektury, do zabytków, do kościołów i tak dalej, i tak dalej. Także to najtrudniejsze jest podjęcie decyzji, którą drogą pójść, prawda? Dlatego, że jego książka jest bardzo obszerna. Był prawie 2 lata wtedy we Włoszech. A moja jeszcze, oprócz tego, co on zobaczył, ma tam w sobie te moje Włochy, które ja przepuściłem przez siebie. I to jest rzeczywiście trudne. Nie wiem jeszcze, co z tym będzie i kiedy to w ogóle zakończę. Ale no, jak mówimy o takich o stopniach trudności, no to rzeczywiście są różne. Także tyle mógłbym o tym powiedzieć. Korzystając z tego, że autor jest żyjący. Tylko w takich dłuższych formach, jeżeli nie ma jakiegoś deadline z wydawnictwa, no to można sobie pisać tak naprawdę. Natomiast piosenką zawsze jest ta presja czasu, o której pan wspominał przed chwilą. No i też pamiętam z tej pierwszej książki, że jest piosenką, tą anegdotę o piosence pamiętniacy Agnieszką Osiecką, którą zamówiła Maria Rodowicz na wczoraj. Pamiętam też taką anegdotę, że nawet napisał pan kiedyś piosenkę przez telefon. No to są takie, wie pani, barwne opowieści, ale prawdziwe. No, temperatura tych dwóch faktów jest odmienna, bo myśmy się bardzo lubili z Agnieszką Osiecką i kiedy Maryla do mnie zadzwoniła, czy mogę przyjechać,
Oczywiście jakby powiedziała, słuchaj, bo chciałbym, żebyś na jutro napisał piosenkę, to ja bym jej pewnie powiedział, Maryla, nie wygłupiaj się, nie przyjeżdżaj. Ale nie powiedziała mi tego, przyjechała do mnie, usiadła na moim biurku, zagrała na gitarze tę melodię i powiedziała, jutro 8:30 muszę to nagrać. Ponieważ wszystkie piosenki, które mi napisała Agnieszka, wydaje w takim podwójnym albumie, ale na początku będzie ta piosenka. Robert Jansson napisał muzykę, zostawiła mi kasetę. I ja właśnie przez noc się z tym zmagałem. I wysłałem jej gdzieś tam rano o 6:00, prawda, tekst. I to oczywiście jest prawda i też się zastanawiam, jak to się stało, że się to udało. No, jest widocznie takie spięcie organizmu wtedy, kiedy trzeba, że nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast piosenkę Wszystkie dzieci nasze są napisane przez telefon, no, znaczy dyktowałem przez telefon, bo Majka Jeżowska była w Chicago i też mówi szybko, szybko, mamy koncert na rzecz polskich dzieci, to było w stanie wojennym. Napisz nam, ja ci teraz zaśpiewam melodię. Nie zaśpiewała. No bardzo ładną, jak to zwykle u Majki i napisałem jej też szybciutko. Ale to jest, wiecie Państwo, tak, że z wiekiem niestety człowiek już nie jest taki skory do podejmowania takich wysiłków. I ja widzę po sobie, że i się strasznie dziwię, jak mogłem napisać w latach 80. rocznie 50-60 piosenek. To jest w ogóle niebywałe. Ale rzucałem się w to, sprawiało mi to wielką przyjemność. To była wielka radość z tego. A dzisiaj jak mam, to najpierw posłucham, potem odłożę i potem czekam aż za twoją, że to już trzeba mniej więcej kończyć. I organizm się broni trochę, bo to jest straszny wysiłek. I oczywiście ja to lubię, to jest mój żywioł. No ale to są jak gdyby dwie współrzędne, że organizm mówi, a dzisiaj może nie, może jutro. Dzisiaj nie jestem w formie. Wczoraj była kolacja, było dużo wina, to może pojutrze. I tak to wygląda. Ale oczywiście bardzo lubię, kiedy coś powstaje, bo wiecie Państwo, największym zaskoczeniem i radością autora, kiedy się przed piosenki, jest to, że kiedy dzisiaj rano usiadłem nad tym, już słuchałem tej muzyki od 2 tygodni nad tym utworem Romka Lipki, to nie miałem pojęcia, co z tego może powstać. A jutro będę miał pojęcie, ponieważ muszę to oddać. I to ta przekładnia czasowa, prawda, że to tak szybko może się stać, jest niesamowicie podniecająca, w tym sensie, że jest niesamowicie atrakcyjna, że oczywiście cały czas zdaje się sprawę, a co będzie, jak nic nie wymyślisz, co cię będzie zadowalało. No, to jest dobre pytanie. Ale na razie jakoś mam nadzieję, że dam radę. Chociaż od kilku lat obrzydził mi ktoś to określenie, no ale trudno. Ja jestem chyba w tych 3% ludzkości, która kompletnie nie potrafi śpiewać. I dla mnie czymś niewyobrażalnym jest w ogóle napisanie piosenki już do muzyki. Zawsze jeszcze byłam dzieckiem, to mi się wydawało, że wśród powstaje tekst, a ktoś sobie do tego układa melodię, że tak jest łatwiej. Ale właśnie czy pan woli pisać jednak już do muzyki, którą pan słyszy, osłuchuje się, ją czuje jakoś? Czy właśnie jednak tak, niech ktoś sobie coś z tym później zrobi? Wie pani, piosenka w pierwszej encyklopedii francuskiej była utworem literackim, ja o tym piszę w tej książce. Utworem literackim wykonywanym czasami z towarzyszeniem liry czy tam mandoliny. Nawet było w tej encyklopedii takie sformułowanie. Powstałem po to, żeby biedacy zapomnieli na chwilę o swojej biedzie, a bogaci o swoim bogactwie. Oto była piosenka.
I teraz pisząc ten Goethe Vitali, to moi przyjaciele wiedzą i chodzi na to, natrafiłem na niezwykłą historię, ponieważ sądzę, że współautorem tej definicji był Rousseau. I natrafiłem na taki obrazek, że Goethe wynajmuje gondolę z dwoma śpiewakami. Jeden śpiewa na dziobie, drugi na rufie. I oni płyną i jest jak gdyby na przemian, śpiewają do siebie. On siedzi, to obserwuje. I napisał piękna pieśń w stylu Rousseau. Czytałem to parę razy, dwa razy te książki. Ale teraz dopiero zwróciłem na to uwagę. Jest 1786 rok. On pisze w Wenecji, że gondolierzy śpiewają piosenkę w stylu Rousseau. Co to w ogóle znaczy? Rousseau był kompozytorem? No nie, był wielkim myślicielem, filozofem. No i zaczynam grzebać. Okazuje się, że Rousseau był kompozytorem. Samoukiem. Ale jego opera została nawet wystawiona w Paryżu na Dworze Królewskim. Nawet był kompozytorem, ale w jaki sposób mogły piosenki Rousseau w tym czasie dotrzeć do gondolierów? Znajduję następną informację, że Rousseau, kiedy miał 30 parę lat, był sekretarzem ambasadora francuskiego w Republice Wenecji. No ale przecież nie mógł wyposażyć tych gondolierów w swoje piosenki. Więc myślę, że Goethe, który interesował się muzyką, widział w Weimarze śpiewnik, który Rousseau wydał. I te piosenki mogły być grane na dworze, wykonywane, więc ten styl mu się skojarzył, a nie byłyby to piosenki Rousseau, prawda? Natomiast najciekawsze jest to, że rzeczywiście Rousseau niezwykle wielbił muzykę włoską i nawet napisał taki traktat, za co kompozytorzy francuscy mogą nie ukamieniowali o wyższości muzyki włoskiej nad francuskim. No i takie to są tajemnice właśnie, jak mówię. No ale stanęliśmy na tym, że piosenka jest utworem literackim. I tak było przez lata. Wszędzie, na całym świecie. Kiedy pan Jeremi Przybora, tu wspomniany, tworzył z panem Jerzym Wasowskim, to przynosił mu tekst. I pan Jerzy Wasowski wszystkie teksty do kawałek starszych panów, wszystkie piosenki w ten sposób pisał. Ale rozwój elektroniki i komputery spowodowały, że kompozytorzy zaczęli od razu narzucać piosence formę. Czyli ja zaczynałem dostawać nie tylko plum, plum, plum na fortepianie i melodyjka, jak my mówimy po norwesku, ale już jest linia basu, perkusja, gitary, klawisze i na to głos kompozytora, często bardzo nieudolny, prawda, bo kompozytorzy nie muszą mieć śpiewać. I ja do tego musiałem się nauczyć pisać, ale oczywiście z Jurkiem Filarem, z którym zaczynałem, w grupie Nasza Pasia Kochana, dalej mamy system taki, że ja od czasu do czasu daję tekst i on pisze muzykę, bo jest świetnym kompozytorem. Tak samo do tego spektaklu Błękitne Krewetki. Większość piosenek powstała tak, że ja napisałem teksty, które w ciągu tej sztuki pchały te akcje do przodu albo wywoływały jakieś emocje, szczególne na których mi zależało, wrażenia. I przydzieliłem jak gdyby samorzutnie te teksty kompozytorom, którzy według mnie byli najlepsi. Na przykład Stasiu Sojka, jak mówiłem, dostał dwie ballady. Grzesiu Turnał, dwie piosenki charakterystyczne. Maciej Muraszko, ten, który pisze dla Stanisławy Celińskiej, dostał dwie takie bosanowe właściwie. I tak dalej, i tak dalej. I z tego powstały te piosenki do sztuki, ale wróciliśmy do starej formy. Natomiast tacy muzycy z krwi i kości, to chcą, że ja dostaję już prawie gotowy produkt z linią melodyczną, tylko mam wypełnić te miejsca. Oczywiście ja w pewnym sensie przy takim rodzaju muzyki to wolę.
Dlatego, że to ja odpowiadam za kształt tej piosenki. Bo miałem kilka sytuacji w życiu takich, gdzie miałem teksty, z których byłem dumny, a wybitny kompozytor na przykład mi to popsuł. I ta piosenka była od razu skazana na niebyt. Była nieudana po prostu. I teraz co zrobić? No przecież nie mogłem mu powiedzieć, ja ci to zabiorę tam komu innemu, bo tak mi nie wypadało. Musiałem się pogodzić, że tak już, tak już będzie z nią. To też jest chyba sztuka w pańskim pisaniu piosenek, taka, takie wczuwanie się w emocje, których pan nie może mieć. Mam tutaj na myśli na przykład piosenkę, którą wszyscy znamy, Jestem kobietą. No to jest pana tekst. Jedna z moich ukochanych piosenek z dzieciństwa, czyli Laleczka z Saskiej Porcelany. Też niezwykle liryczna, taka delikatna kobieta, bym powiedziała, piosenka. Więc jak to jest, że mężczyzna potrafi też pisać w taki sposób? Gdzie szukać tych emocji i tej głębi? Ktoś mi nawet powiedział wczoraj czy przedwczoraj, że tu się patrzy na moją siostrę, że pana zna moja córka. To było dwa dni temu tam w Kazimierzu w domu kultury. Pana zna moja córka, bo ona bardzo lubi piosenkę Jestem kobietą, a ja córka ma lat 8. No i to rzeczywiście. Wie pani, nie wiem, jak to się dzieje. No, pewnie zwyczajnie każdy, kto pisze, buduje jakieś postacie, pisarz, mężczyzna musi wypełnić emocjami bohatera, kobietę i mężczyznę. Tak samo kobieta, pisarz musi się znać na mężczyźnie. Pewnie to jest zupełnie normalne. No ja zawsze mówię, że jak facet pisze Jestem kobietą, to może coś dalej to jest. Idzie to o krok dalej. Ale pewnie to jest tak, że no całe życie, ja kiedyś żartowałem, jak ktoś mnie zapytał, tak jak dziennikarz, powiedziałem, no wie pan, my się możemy doktoryzować, czy habilitować z kobiet, bo to jest przecież coś, co jest w naszym życiu najważniejsze, co właściwie całe życie się tym zajmujemy. No, nie ma nic ważniejszego, także że to jest pewnie normalne, ale to jest jakiś rodzaj, nawet z Agnieszką Osiecką kiedyś rozmawialiśmy o tym, jakiś rodzaj specjalnego takiego, nie powiem, że talentu, ale rodzaju umiejętności, że to coś takiego powstaje. Najlepszy dowód zresztą, że wiele moich tekstów, to ludzie myślą, że to napisała Agnieszka Osiecka. Na przykład Łatwo Pani, tak. Pani Hajkowska prowadząc tam dwa lata po śmierci Agnieszki wieczór, wtedy były speakerki w drugim programie telewizji, powiedziała, dzisiaj mija druga rocznica śmierci, czy trzecia, już nie pamiętam, Agnieszki Osieckiej, wysłuchajmy jednej z jej najładniejszych piosenek, Łatwo Pani. A to ja napisałem. No i tak właśnie. Ale jak ją spotkałem, to i wytknąłem jej to. Odnawiam duszę, pojawia się też ten fragment dotyczący problemów z nazewnictwem. Znaczy, czy autor piosenek, czy teściarz, czy po prostu poeta, pan często też o sobie mówi, że jest inżynierem z duszą poety. Nie mówię tak. Nie, panie, gdzieś to znalazł. Tak, nie. Inżynier z duszą. Nie, ja jestem inżynierem, to ja nie muszę mówić, ja jestem inżynierem, tylko że chyba nie używam takiego zestawienia z duszą poety. Ale no, nie szok. Ale czuje się pan tekściarzem? To jest też słowo, którego pan używa? No jak piszę teksty piosenek, to się czuję tekściarzem, no. Murarz to mi mówuje, krawiec się ubrania. Ale nic by nie uszył, gdyby nie miał mieszkania. No każdy robi coś. Ja nie mam problemu z tym, że ktoś mówi, że jestem tekściarz. No tak, no, piszę teksty, to tekściarz. Nawet ostatnio, ponieważ często, czego moja żona nie lubi, powtarzam, że Wojtek Młynarski mówił, że tekściarz jest jak szef, który musi zrobić buty na termin. Nie wiem, czemu moja żona tego nie lubi, ale no tak. Tak jest, że może za często to powtarzam. I teraz ostatnio też to powtórzyłem i wymyśliłem jeszcze dodatek taki.
ale przynajmniej tu wiemy, że nie są to buty chińskie. No to tyle. Tak szczerze jest w porządku, no co to? Przecież to nie jest ważne, jak ktoś kogo nazywa, tylko ważne, co on napisze. No. Jak to zafunkcjonuje? Oczywiście dzisiaj jest dużo mniejsza możliwość, że Państwo poznacie tę piosenkę, no, ponieważ radia już puszczają innego rodzaju repertuar. No ale przecież z tego powodu nie będziemy składać długopisów czy ołówków, bo ja ołówki nie piszę. No. No właśnie, bo mam też takie wrażenie, że jeszcze kilka lat temu jakby to, kto napisał daną piosenkę, było ważne, gdzieś tam się pojawiało, czy właśnie na antenie radiowej. Natomiast w tej chwili chyba, zwłaszcza młodzi już ludzie, nie zwracają kompletnie na to uwagi. Ważne jest, kto śpiewa, natomiast kto napisał, już ich interesuje mniej. Ale gdyby Pan miał wskazać jakiegoś współczesnego tekściarza polskiego, dobrego, to kogo by Pan wymienił, tak z ciekawości? No, są ci żyjący w dalszym ciągu, czyli jest właśnie Bogusz Olewicz, jest Marek Dutkiewicz, Andrzej Mogielnicki, czyli ta, nazwijmy, ta stara gwardia, mniej więcej w moim wieku, starsi. To są bardzo dobrzy autorzy. Jest Michał Zabłocki, który napisał wiele pięknych piosenek. No, a z tych nowych ludzi też, że Dawid Podsiadło bardzo ciekawe piosenki pisze. I Wojtek Bylski tutaj też robił chyba ze Staszica, tak? On przy Staszicy, mieszkający w Katowicach. Tak, tak. I powiem tak, że dzisiaj jest tylko taki problem, że wiele z tych dobrych piosenek w ogóle nie dociera do ludzi. Chyba że sobie kupią płytę, co już jest rzadkością, lub też wiedzą, które piosenki poszukać na YouTube, prawda? Czy na Spotify? Bo co z tego, że ja napiszę świetną piosenkę, jak nikt nie zna tego tytułu i nie wie, co wpisać do tego komputera. Dlatego, że radia już grają taką muzykę, taką papkę muszą grać. Ponieważ radio musi zarabiać pieniądze. A pieniądze się zarabia na tym, że jest konkurs, prawda? W Polskim Radiu można wybrać torbę turystyczną, a w RFFM można wybrać 500 tysięcy złotych. I dlatego, jeżeli jest konkurs i SMS kosztuje 3,50, to może 200 tysięcy zagłosować. Prawda? Na ogół te nagrody są 20 tysięcy, 30, a jak zagłosuje 200 czy 300 tysięcy, to zobaczcie Państwo, jaka jest przebitka. I dlatego musi być taka papka, żeby ona nie przeszkadzała właściwie w słuchaniu, czyli żeby człowiek nie musiał się wysilać, że tam jest jakiś tekst, czy jakaś ciekawa melodia. I to idzie równiutko. Oni zresztą stosują takie testy. Jeżeli byście Państwo napisali piosenkę, dali do RFFM, to powiedzą, nie przeszło badań. A wiecie Państwo, jakie to są badania? Określonej grupie, na przykład 200 osób, puszcza się 8 sekund piosenki. 8 sekund piosenki i ten ktoś wypełnia ankietę. A pierwsze pytanie w tej ankiecie brzmi, czy znasz ten utwór? Jeżeli ktoś napisze, że nie zna, to ta piosenka nie ma szans. Czyli to musi być taka sama piosenka, jak on już zna i musi gdzieś tam kojarzyć. No. A nie można się dowiedzieć, które 8 sekund. Oni mówią, no nie przyszło, ale nie. Stary, no przecież wiesz, jak się lubię, mówią, ale nie przeszła tam. Piosenki są nieradiowe. Jak myśmy ostatnią płytę z Ryszardem Rynkowskim napisali Zachwyt, to powiedzieli, że piosenki są nieradiowe, a my mówimy, całe życie pisaliśmy radiowe. A teraz piszemy nieradiowe. Ja mówię, słuchajcie, to nie jest tak prosto napisać nieradiową piosenkę. To jest sztuka nieradiową. Jakie pan pisze piosenki? Nieradiowe. No i tyle. No, taka jest rzeczywistość, tego nie zmienimy. No. Świat się po prostu niesamowicie zmienia z każdym rokiem, skręca w stronę jakąś niezrozumiałą. Nic na to nie poradzi. Jak to ktoś napisał, idzie jesień, nie ma na to rady.
Kilka razy już padło w naszej rozmowie tytuł Błękitne krewetki. I chciałam o tą pańską przygodę też z teatrem zapytać. Wcześniej była jeszcze kolacja z panem Kwintem. No i ten spektakl Cygan Polski. Gdyby pan mógł parę słów opowiedzieć o tym, jak się zaczęła ta przygoda z teatrem. No i chciałam też zapytać o ten musical, który nigdy nie powstał, na który ja czekam już wiele lat, bo pan wspomina w tej książce, że kiedy ma Hunter Gospel na YouTubie puszcza Del z Notre Dame de Paris w wykonaniu Garu Roberta Janowskiego i Piotra Tubowskiego, oczywiście z pańskim tekstem. I muszę przyznać, że ja też, to też jest taka piosenka, która przynajmniej raz w tygodniu gdzieś tam sobie puszczam. I ja strasznie czekam na ten musical pana tekstami. Wie pani, ja to napisałem, polskie teksty przetłumaczyłem muzycznie i poetycko, słynny musical Notre Dame de Paris, który na całym świecie był grany z ogromnym sukcesem. I w Polsce też miał być grany, ale niestety w ostatniej chwili producent polski się wycofał. Wydaje mi się, że zrobił błąd, no ale jego prawnik go tak nastawił, że on się wycofał. Stracił na to dużo pieniędzy, ale no wszyscy straciliśmy. Potem żeśmy nawet byli w Paryżu z żoną u producenta tego musicalu, starając się go przekonać, żeby on zmienił warunki, że to nie musi być w sali powyżej 3000 osób i tak dalej. To były bardzo ostre warunki. Ale nie zdołaliśmy nic zrobić. Mało tego, ten musical został wystawiony w Teatrze Muzycznym w Gdyni, ale nie z moim tekstem. Nic do tego nie mam, nic nie mogłem poradzić. Mówiłam Jara Zapędowska, że aktorzy dzwonili do niej, że chcą, żeby było Bel z moim tekstem, czy tam inne. No ale były, jak to się mówi, inne układy tam. No to czy będzie kiedyś z tym? Podejrzewam, że są bardzo małe szanse, dlatego że to już jak gdyby czas tego musicalu mija na świecie. Straciłem pół roku pracy, no. Nic nie można zrobić. Natomiast jest tak, że zrobiłem to Notre Dame de Paris, a potem dostałem propozycję, żeby zrobić napisać po polsku Mesjasza Renda. I tego Mesjasza już sądzę, że po to był ten Notre Dame de Paris, bo bym się nie odważył go robić. Ale już wiedziałem, bo jaka jest technika mniej więcej tego, bo pani Urszula Trawińska-Moros, która była wtedy takim kierownikiem muzycznym tego Notre Dame de Paris, bardzo rygorystycznie przestrzegała, że każda sylaba musi się zgadzać z każdą nutą tej muzyki, musi być podpisana po polsku, prawda? I potem tak samo było w Mesjaszu Pendla, kiedy byłem na próbie, to szef chór Teatru Wielkiego w Warszawie, pan Goła, razem z chórzystami bili mi brawo i on powiedział: słyszę każde słowo. No bo to jest taka umiejętność zawodowa, żeby tak napisać. A tajemnice tych sztuk, no kolacja z Gustawem Klimtem powstała pod wpływem zauroczenia inscenizacją w Teatrze Narodowym żaru Maraja, czy Marajego. Adaptacja powieści. Po prostu ja wyszedłem z tej sztuki tak oczarowany, tak to przeżyłem. Sztuka zresztą była na pierwszym piętrze teatru. Po dwóch stronach były dwa rzędy krzeseł, czyli w sobie chodzi o 40 osób. Był kominek i dwa fotele, ponieważ to jest rozmowa dwóch bohaterów. Jednego grał Zapasiewicz, a drugiego generała, a drugiego jego przyjaciela starego, który wraca do niego po 40 latach, Ignacy Gogolewski. To było coś niesamowitego. Ja stworzyłem podobną formę, chociaż ta forma oczywiście jest znana od dawna, że w moim pierwszym akcie kobieta, do której wraca jej mężczyzna po wielu latach, opowiada, jak to było. A w drugim akcie on to opowiada, jak według niego to było, to samo.
ten klimat jest tylko takim pretekstem, bo to jest współczesna sztuka, dzieje się w środowisku emigracji polskiej stanu wojennego pod Wiedniem. A jeśli chodzi o tego Maraja i ten żar, to pytałem pana Gogolewskiego jakiś rok temu, czy dwa, może trzy. Panie Ignacy, czy jest jakiś zapis tego wideo, tej sztuki, jakikolwiek, co byście grali? To było genialne. A on mówi, no nie ma żadnego, bo nikt nie przypuszczał, że Zapasiewicz może umrzeć z dnia na dzień, prawda? No i to taka była tajemnica. Oczywiście chciałem to pokazać w różnych teatrach. To nie jest takie proste w Polsce. W końcu pokazałem to Jasińskiemu, Anna Dymna mi powiedziała, przeczytała to, mówi, pokaż to w Teatrze Stu. A Krzysiu Jasiński powiedział dosadne słowo i mówi, robimy, podoba mi się. No i zrobiliśmy. A Błękitne Krewetki są jak gdyby, ale tam nie ma piosenek. W Kolacji ze Zostawionym Pięknem. A ja chciałem to zrobić przez sztukę z piosenkami, żeby piosenki posuwały akcję i żeby te, żeby były dwie aktorki, które też mówią językiem piosenek. No i pewnie ta sztuka miała w zeszłym roku, też tam szesu, bo tam zeszła, ta kolacja już zeszła. Krzysztof do mnie napisał w niedzielę SMS-a, że Błękitne Krewetki na stojąco. A ja mu odpisałem, ile nóżek stało? A on mówi, tylko 100, bo na tyle nam pozwalają. No, to powiedziałem, że na następnym może nasze nóżki się dołączą. Ale rzeczywiście to się fantastycznie udało i grają tam dwie aktorki, bo rzecz się dzieje w garderobie, grają Hamleta. Aktorki przychodzą godzinę wcześniej i rozmawiają, jak to w garderobie o sobie. Jedna gra królową Gertrudę, druga gra Ofelię. Jedna jest stara, no. Bratel Botyska nie jest stara, jak na królową, prawda? Jest. A druga jest młodziutka i grają, śpiewają w konwencji Hamleta oczywiście. Zaczyna się spektakl, instytucja mówi, za 15 minut zaczynamy spektakl, wpuszczam widownię. I widz słyszy, jak wchodzi widownia, a potem to się wszystko dzieje. Gertrudę królową gra Beata Botycka fenomenalnie, a Ofelię studentka Alicja Wojnowska z Szkoły Teatralnej w Krakowie. Też fantastycznie. No i tak to, taka jest tajemnica tych sztuk. Oczywiście coś tam jeszcze planuję, no ale najpierw muszę się z tym getem uporać, bo przecież będzie mnie straszył w nocy. Proszę Państwa, zanim Państwu oddam głos, bo też myślę, że będą mieli Państwo liczne pytania do naszego gościa, no to chciałam jeszcze zapytać o Sosnowiec, no bo jesteśmy jednak w Sosnowcu. I czy Sosnowiec, no to tak, mamy Jana Kiepurę, mamy Władysława Szpilmana, mamy Jacka Cygana, mamy Natalię Stokowacką, mamy Agnieszkę Chrzanowską, Roxanę Rogale. I tak można by jeszcze wymieniać. Wymieniłam też tylko tych związanych z muzyką. Co jest takiego w tym Sosnowcu, że my mamy tyle utalentowanych, znakomitych ludzi? Czy Sosnowiec ma jakieś, nie wiem, możliwość uwrażliwiania? No właśnie. Jak się mówi, pokaż mi dowody, ja powiem ci, jaka jest przyczyna. No wydaje mi się, że tak. Przecież ja w domu zawsze tata mi mówił, słuchaj, kto śpiewał radio Kiepura, on był takim samym chłopcem Sosnowca jak ty. Tak mi mówił, ale oczywiście nie miało to żadnych konsekwencji, bo to jak człowiek jest młody, to nie wie, co będzie robił w życiu. I na pewno to nie kierowało mną. Po tym, że ja się zajmowałem piosenkami. Z panem Władysławem Szpilmanem spotkałem się na 80-leciu ZAIKS-u, to było 20 lat temu, około. Już byłem trochę znany i tam w ZAIKS-ie on na takiej uroczystości, już w części nieoficjalnej, on powiedział, ja pana znam, nic już w życiu nie napiszemy, ale a nie, powiedział tak, lekarz już mi zabroił,
Ale z Panem jeszcze napiję się wódki. Zamówił dwie wódki i usiedliśmy i godzinę opowiadał o przedwojennym Sosnowcu. Czyli pana Władysława Szpilmana. Znałem, potem znałem jego żonę, która umarła niedawno. I to jest rzeczywiście coś takiego, że to w ten sposób się cementuje, jak gdyby ten Sosnowiec, no bo człowiek czuje się bliżej tych osób. Jak zrobiono ten koncert na stulecie Sosnowca Kiepura Śpiewan Cygan, to ja żartowałem, że szukałem kogoś, kto się rymuje ze słowem Szpilman, no i tak mi się udało. Ale no teraz zastanawiam się, jak to jest. No, to jest chyba tak, że na to się składa wszystko, co człowiek przeżył. Ja mówię, że w mojej szkole numer 15 była pani polonistka, którą jak ja skończyłem szkołę, to wyrzucono, bo nie miała podobnych kwalifikacji, wykształcenia. Ale jej chyba zawdzięczam najwięcej. Nazywała się Dajczer. I to polegało na tym, że ona w jakiś szczególny sposób potrafiła wydobyć taką miłość do języka, do literatury, do wiersza. Potrafiła tak powiedzieć o pewnych miejscach, bo już pisaliśmy wypracowania, prawda? Wszyscy pisali. Co w tym wypracowaniu jest dobrego, chwaliła mnie. No i tak to wygląda, że ona chyba odegrała największą rolę w tym, że ja dzisiaj piszę. Potem w liceum ja miałem pewien kłopot, dlatego że jak miałem te 14 lat w siódmej klasie, czy piąta, szósta, siódma, to zacząłem te wypracowania pisać w sposób bardzo autorski. A w liceum okazało się, że to nie można tak. I dostawałem dwoje albo trzy z dwoma. I co to jest w ogóle takie dopiski? No to się jakoś usiłowałem przestawić. Inna rzecz, że wtedy szumiały w głowie inne rzeczy i się nie bardzo przykładałem do tego. No ale cały czas też miałem jakąś bliskość do wierszy, też nie wiem dlaczego. Dzisiaj wiele wierszy znam na pamięć. Dzisiaj już bym się tego nie nauczył, bo ostatnio próbowałem jakiegoś wiersza się nauczyć, ale się nie udało. A wtedy, co się nauczyłem, to znam. Jak słyszę, jak czytam, to wiem. No i tak to się wszystko było. Więc to wszystko Sosnowiec, prawda? A potem ta świadomość, że jednak kiedyś, ja już o tym mówiłem, ale teraz sobie to przypomniałem w tym momencie, że był taki aktor Bogusław Kobiela. Państwo pamiętacie? Genialny, tragikomiczny aktor. Zezowate Szczęście. Tak, Zezowate Szczęście. I on zginął w wypadku samochodowym i jechał gdzieś tam, chyba z Gdyni. I był film o nim. Jak ja byłem młody, nie wiem ile miałem lat, ale kilkanaście, to widziałem ten film i on tam powiedział tak. Przecież nie jest ważne, co o mnie napiszą krytycy w Warszawie. Tylko tam, w tym moim miasteczku, w Tęczynku, on jest pochowany w Tęczynku obok mamy, w Tęczynku, co na rynku powiedzą ci moi sąsiedzi. Czy oni powiedzą, Boguś dobry jest. To jest ważne. I ja cały czas też tak sobie myślałem, ważne jest, co powiedzą w Sosnowcu, co powiedzą w Gniewce, moi sąsiedzi, prawda? Co powiedzą w mojej szkole, no, to jest ważne. Bo oni jak gdyby przeszli podobną drogę i oni wiedzą, czasami, jak jest trudno z tej drogi się wyrwać, prawda? Jak jest trudno coś zrobić. Więc to tyle na temat Sosnowca. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że do liceum Plater ostatnio mnie nie zapraszają. To tutaj mamy jedną panią z Plater, więc myślę, że to się... Myślę, że potwierdzi. No właśnie.
jak to się mówi, mają już innych bohaterów. Nie. Przepraszam, to był żart. Czy ktoś z Państwa? Tak, bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jacku, wspomniał Pan, że pod presją pracuje Pan nad tekstem do muzyki Romualda Lipko. No w lutym niestety Romuald odszedł, co tak powiem wszyscy odczuwamy, odczuwać będziemy, że te piosenki nie powstają, choć jednak jakiś kapitał, znaczy jakaś muzyka została. Proszę powiedzieć o Pana relacji współpracy z Romualdem, bo przecież to były lata. Czy bywał Pan w Kazimierzu u nich? No Boże, jakaś anegdota. Jaki był człowiek? No bo my go pamiętamy, niewielkiego wzrostu zza klawiszy. Z reguły, prawda, kamerzyści, frontmena, chyba, że była jakaś stawka, to tam, prawda, był lider pokazywany. No żal, że takie osoby odchodzą. Z kim Pan będzie tworzył? Wie Pan, ma Pan absolutnie rację, że to jest dobre pytanie. Dziękuję. Że odchodzą i z kim ja będę tworzył. No będę tworzył coraz mniej, zapewne, prawda? Natomiast Romek Lipko to był taki kolorowy ptak. Przez to, że on był niewielkiego wzrostu, lubił być ekstrawagancki, pięknie się ubierać, miał wysokie obcasy, amerykańskie krążowniki, shorts, takie samochody. Nawet przypomniała mi się taka historia, jak to mi opowiadał, że był w domu zajętszy, w domu władzy twórczej w Zakopanem i siedziała obok przedstawiku pani Wisława Szymborska. Był to październik, tak jak teraz, i spadł śnieg wczesny. I ktoś miał przyjechać małym Fiatem po panią Wisławę, ale nie przyjechał, bo to niebezpieczne. I w końcu pani kierowniczka powiedziała, pani Wisławo, pan Lipko będzie jechał do Warszawy przez Kraków, to może panią zabrać. I pani Wisława się zgodziła i wsiadając do tego jego wielkiego amerykańskiego krążownika zapytała, czy pan jest chory na serce? Chyba, czy ją dowiedzie. Ale Romek z tym swoim Kazimierzem i z tą ekstrawagancją, że tam na grządkach miał takie małe głośniczki, jak się szło wieczorem, to muzyka się rozlegała w ogrodzie. Był cudownym człowiekiem, niezwykle pogodnym, łagodnym i szukającym, i takim, że zawsze chciał coś zrobić. Wiele razy do mnie dzwonił, ja byłem zajęty innymi sprawami, jak już pisałem te większe rzeczy, i mówił, słuchaj, mam taką muzykę i jakąś nieznaną artystkę, weź napisz, ja mówię, Romek, ale nie mogę teraz, dobra, w porządku, to następnym razem. Pamiętam, jak napisałem z nim to Pokonamy falę, jak było tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. Bo ja oczywiście nie mam dużego kowca i wywodzę się z tej krainy łagodności, z poety śpiewanej. Ale on bardzo, bardzo się jakoś, lubiliśmy się. Po tym Pokonamy falę ja go zaprosiłem do Cała Polska 40. Piękną muzykę zrobił. I potem jeszcze wiele różnych mniej lub bardziej znanych piosenek. Ja mam sam w komputerze kilka jego utworów, które mi przysyłał i nic z tego nie wyszło potem. Pamiętam, że kiedy Zdzisława Sosińska robiła nową płytę jakieś 5 lat temu, to ona mówi, musisz mi napisać singiel, znaczy najważniejszy utwór na tej płycie. Romek mi robi muzykę. I ja napisałem taki utwór Tańcz, choćby płonął świat. Na pewno Państwo nie znacie, a jak będziecie na YouTube, to jest przepiękny teledysk. I oczywiście Zdzisława Sosińska zaśpiewała to po mistrzostwu. Oczywiście nikt tego nie puszcza, ani w radio, ani w telewizji, bo no bo tak jest, taki mały kraj, no, po prostu, że się nie puszcza, no. Że się nie szanuje artystów. Taka artystka w Ameryce czy we Francji byłaby wielbiona i puszczana, ale w Polsce nie. Trudno. I pamiętam, że Romek, jak zrobiliśmy ten utwór, to jak napisałem tekst, bo pan tekst szalenie zmienia to demo, czyli to co jest na początku z tym tekstem, po angielsku, po norwesku, jak mówimy, łagi, gagi, gamban, bumo, szalenie zmienia. I ta piosenka po prostu odfrunęła wręcz. I był taki szczęśliwy. No i pan wiele razy jeszcze pisaliśmy coś, spotykaliśmy się. Romek był człowiekiem niezwykle konkretnym i odpowiedzialnym. I takim bym powiedział
absolutnym zawodowcem. No i była przygotowana praca. Jeszcze dwa dni czy trzy dni przed śmiercią ja do niego zadzwoniłem, że był w szpitalu w Lublinie, że jest 15-lecie tego pokonany fale, że ja puszczę, będę upadła szczątkę muzycznej jedynce i to puszczę. No, ale nie wiem, czy już się czuł bardzo źle i pewnie tego nie słyszał. Natomiast jest to jeden z największych profesjonalistów polskiej piosenki, niezwykle utalentowany kompozytor. To po prostu szło wszystko z rękawa. Na przykład tydzień mówił, że wsiadłem i normalnie 6 utworów pod rząd nagrałem, bo mi przyszły do głowy. A kiedy pisałem to dla Zdzisławy Sosińskiej, to sobie przypomniałem, że on mi to już puszczał w hotelu przed hotelem Unia w Lublinie, jak byliśmy z żoną, że mi to już puszczał. I mówi, słuchaj, takie żydowskie trochę, może byś to dał Leopoldowi, może do programu byś się włączyli. Dlatego, że jego rozsadzała ta chęć pokazania tego, co robi. Może czuł, że to ten czas będzie ograniczony, ale... No to tyle. No, dziękuję za to pytanie, bo też się po prostu wzruszam, jak myślę o tych ludziach, którzy odeszli. Mówię o Zbyszku Woleckim, który jest w tej książce. Cała historia tej ostatniej piosenki, którą napisałem dla Zbyszka. Chwytaj dzień do jego muzyki, a z której nic nie wyszło, prawda? Bo w momencie, kiedy skończyłem, włączyłem rano komputer, okazało się, że Zbigniew Woleński miał udar. I ja się śmieję przez łzy trochę, że jak żeśmy szli w Krakowie po rynku, to nam jest Zbysiu, ale chyba tej wokalizy, takiej gęstej, ta ba ta 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 ti ta ba ta 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 ta. To nie będę ci pisał tekstu. Chcę zrobić to wokalizę, la. On mówi, napisz mi. No i się namęczyłem, a on to teraz śpiewa la. Bo umarł i zostało to, co było w demo. To, co mi nagrał, do czego ja pisałem. Bo więc by się widzisz. No ale to, no, to są te chwile, no, jeden z najważniejszych w życiu, kiedy się uzyskuje jakiś kontakt z ludźmi właśnie przez to, że się razem coś zrobi. Jak Zbyszek mówi, słuchaj, jadę do Ameryki, napisz mi to Ciao Ciao Bambino, bo ja to przerobiłem, że to jest o tym gramofonie Bambino, prawda? I to śpiewał Krzysiu Antkowiak, 14-letni czy 15-letni. A mówi, weź mi to zmień, bo ja to w Chicago mam tam 30 koncertów w Ameryce. A ja mówię, a jakieś tam tiemy będą z tego, a ona mi, no, chyba żartujesz, no. Ja mówię, to śpiewaj la wszystko. No i tak, ale to zrobiłem, no i tyle. Tak, proszę. Ja też pytanie, to... Proszę. Wspomniany był duet Szybora i Wasowskiego, genialny duet, jak wiadomo. Ja chciałbym zapytać, czy między autorem muzyki a trzymaniem się konwencji tekściarza musi istnieć coś w rodzaju, nie wiem, porozumienia, to już poczucia wspólnoty estety. Czy wystarczy tylko na jakiś profesjonalny sznyt i po prostu zawodowe umiejętności dopasowania jednego do drugiego? A jeszcze jak w tym wszystkim zmieścić wykonawcę? Czy to też musi być taka trójca? Czy po prostu wystarczy, że wszyscy są fachowcami jedną drogą? Wie pan, dla mnie nie wystarczy. To znaczy, kiedy ja zaczynałem od początku, miałem bardzo dobre relacje z Jurkiem Filarem i do dzisiaj mam. Nasza Wasia kochana Zelo Adamiak, pierwsze nagrody w programie trzecim ówczesnym, którą zdobyłem pierwszą nagrodę w życiu, to właśnie Zelo Adamiak, rozmowa przy ściemnionym świetle. I dalej jesteśmy w przyjaźni. I dalej jak gdyby spędziliśmy ze sobą wiele czasu. Potem z Czesiniem Dębskim było to samo. Pojawiła się Anna Krztowicz. W Opolu przepisaliśmy namietka Szcześniaka, bo co Mietek wygrał. Była jakaś więź była taka bardzo bliska. Potem z Ryszardem Dojkowskim to samo. Dla mnie to jest ważne. Można napisać jeden utwór z kimś przypadkowo, zwraca się wokalista, zaprzyjaźniony, mówi, słuchaj, mam taką piękną muzykę, może byś napisał. Ale na dłuższą metę ja sobie nie wyobrażam, że mogę z kimś pracować, z kim mnie nic nie łączy, z kim nie mam tak zwanej chemii. I tu pan ma rację. Oczywiście
z Romkiem Lipką było tak, że my mieliśmy Henię, ale nie mieliśmy swojego wokalisty czy wokalistki, prawda? Natomiast to pomaga, jeżeli jest taka trójka. Kiedy zaczynałem, to wiedziałem, że jak w Łodzinie Szkoła Czytania Muzykę z tego powstała, jako Róża Taki Cień na przykład, i jeden tak epek, to coś z tego będzie dobrego. Ale potem się okazało, że z Edytą Geber lepiej się pije wino, niż dla niej pisze. To mniejsza o to, dlaczego. No i ja jej mówię, jedyno, że ja muszę do ciebie pisać, no, w sali już inni. Ale się dalej lubimy, ale z Włokiem Kołczem dalej pracujemy i robimy różne rzeczy. Ja mam jakąś potrzebę, do niego dzwonię, daję mu tekst, albo on daje mi muzykę. Także to, ma pan rację, jest niezwykle ważne. Taki rodzaj też zaufania, tak bym powiedział, wzajemnego. O, to tyle. Kobieta teraz. Bardzo proszę. Czym dla pana jako autora tekstu jest natchnienie? Czy to jest termin, zaliczka finansowa, czy jak pan siada za tą płynną białą kartką? To... Boże, że nikt o tym nie słyszy, o tej zaliczce. Nie dają zaliczek. Wie pani, natchnienie jest pewnie jakimś rodzajem wzmożonego napięcia, które się odczuwa na przykład w przypadku pisania wiersza. Natomiast w przypadku pisania tekstu piosenki natchnienie jest takim niezwykłym wysiłkiem całego organizmu. Ja mówię, że wtedy mogę włożyć książkę do lodówki i po prostu o tym nie wiem. Ale oczywiście jest coś takiego jak natchnienie, na pewno jest. Potrzeba na przykład, że muszę zapisać te dwie linijki. W tym momencie one mi przyszły do głowy, że to jest coś ciekawego, bo wiem, że mogę zapomnieć o tej dodatkowy aspekt. Zwłaszcza już z wiekiem. To się niestety nie ma się z czego śmiać, ale tak jest. Albo przed snem, prawda? Bo człowiek zasypia i wtedy się przychodzi pomysł. I już się nauczyłem, że ja mówię, no nie, no przecież tak świetny pomysł rano zapiszę. Rano nie pamiętam. Więc muszę wstać, światło do gabinetu, kładę się i takie ciepło się rozlega we mnie. Jest druga linijka. Idę, znowu świecę się. No dobrze. Czyli natchnienie istnieje. Czy autorzy muzyki sugerują temat piosenki, słów? O czym ma być? Już mówię. O, z gazem. No niech będzie z gazem. Wie pani, nie. Nawet autorzy, którzy sami śpiewają, na przykład jak Ryszard Rynkowski, to ja opowiadam taką anegdotę już rozmnożenia, bo o piosence Wybijmy Zagłędy. Jak Ryszard dzwonił, bo to 3 miesiące pisałem i co chwilę napisałeś i no nie, napisałeś i nie, za 2 tygodnie napisałeś i nie. To co ty właściwie robisz? A ja mówię, Rysiu, słucham, o czym jest ta twoja melodia. A on mówi, jakby ona o czymś była, to ja bym wiedział, bo ja ją napisałem. Raz się zdarzyło, że Ryszard przyszedł, usiadł przy pianinie moim i mówi, słuchaj, napisz mi taką piosenkę o tym, że ludzie mieszkają razem, ale nic ich nie łączy. Że są obcy sobie. To upada, wygraliśmy do premiery. I ja to nad tym siedziałem i wymyśliłem, że matka z córką, ojciec z synem i jedna rzecz, która ich łączy, to jest ten sam klucz. I ta piosenka nazywa się Ten Sam Klucz. I to raz mi zasugerował. A tak to nie zdarza się, żeby ktoś sugerował na ogół. Czy ktoś jeszcze z państwa? Ile my tu już siedzimy? Półtorej godziny? Nie, jeszcze nie. To możemy jeszcze tak. Ale ja myślę, że to jakąś piosenkę albo nutę z pana ust, żeby powiedzieć. Coś zaśpiewać? Wiesz co, może zrobimy takie ćwiczenie. Jakby pani mi znalazła, tam jest w rozdziale
piosenki z ekranu i ze sceny. I jest to niebuszko. I zaśpiewamy razem, dobra? Zgadza się pani? Jak będzie mówić, to nie. No ale zobaczysz pani, jak ładnie będzie. No, na pewno. No. Aż się napije z wrażenia. Bo jednocześnie pokażę wam, jak muzyka zmienia tekst piosenki. Że przeczytam to najpierw jako wiersz, a potem to sobie razem spróbujemy zaśpiewać. Ale w tym celu zmienię okulary. A propos okularów. Ja powinienem inaczej zacząć, bo to spalę tę sprawę. Poczekam, aż zapomnicie trochę. To po piosence wrócimy do tego. To niebuszko. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszko, mojego kruchego porządku ziemskiego, co nawet w dniu klęski jest dla mnie nieziemski. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszko, nie łam miłowego drzewa figowego, co gdy przyjdzie słabość, przysłoni mu nagość. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, nie burz go mojego stołu, gdzie pospołu, mojego drzewa, gdzie kos śpiewa i listka przy listku, bo to dla mnie wszystko. I to jest niebuszko. Dziękuję bardzo. Teraz wstanę, bo to lepiej się dyryguje, jak się nam zasiedzieliśmy. I już wspomniałem, że melodia jest taka. Ta da 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 da. I chodzi tylko o to, żebyście Państwo zaśpiewali to słowo niebuszko. Miłe niebo, niebuszko, no pięknie. Proszę cicho, niebuszko. Dobra, to jedziemy. A ja też. Zgadza się pani? Dobrze. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszko, nie mam mojego kruchego porządku ziemskiego, co nawet w dniu klęski jest dla mnie nieziemski. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszko, nie łam miłowego drzewa figowego, co gdy przyjdzie słabość, przysłoni mu nagość. Miłe niebo, niebuszko, proszę cicho, niebuszko, mojego stołu, gdzie pospołu, mojego drzewa, gdzie kos śpiewa, i listka przy listku, bo to dla mnie wszystko. I listka przy listku, i wy, bo to dla mnie wszystko. Mediateka. No, proszę pani. Tak jak Leopold mówił, wystąpił Jacek Cygat i chłód z nim. Przepraszam, autentyczne było. No to proszę Państwa, będziemy pomału kończyć, ja Państwu podpiszę. Okulary. Nie, nie okulary. Już nie pamiętam. Nie, nie. A nie wiem, czy to w bibliotece wypada. Wypada rano.
że bo kiedyś byłem w Ligocie, w bibliotece. Czy się mówi na Ligocie, mogę? Na Ligocie się mówi. Na Ligocie. I zauważyłem, że był taki, taka kartka była, flamaster duża napisana. Prosimy nie przywiązywać psów do biblioteki. Ja chwaliłem publiczność, siedzi, ja mówię, piękne, piękne hasło. A pan mówi, ja to zrobiłem osobiście. No to właśnie. Mnie proszę przywiązywać do biblioteki i wymyśliłem, wie pan, że się tak teraz zmieniają czasy, że jedyne do czytania to będą okulary. To dzisiaj. Na przestrzeni. Proszę Państwa, w galerii są książki pana Jacka, bardzo gorąco polecam i opowiem. A jeszcze Państwu opowiem coś fajnego na koniec, mianowicie, a to jest taka niewielka anegdota, że kiedyś na moim beneficie w Tarczystu Andrzej Poniedzielski wygłaszał laudację. I powiedział tak, życie to poemat napisany tym językiem, wzruszeń, pragnień, westchnień. Życie jest nowelą, jak się kogoś pisać nie chce. No, on uważa, bo te znane ponad 40 lat, że drobne złośliwości cerępują przyjaźń. Ale tobie pisać chce się, tak zakończył. Tych tak zwanych łatwopalnych nie obchodzi przekrój stosu. Płyną do nas twoje słowa, mądre słowa, dobre słowa, no normalnie dla wyrosłych. Wiecie Państwo, że my z żoną troszkę żeśmy się odgryźli, bo byliśmy w Karkonoszach na festiwalu de l'Arte, na jego koncercie, gdzie on śpiewał do laptopa, bo jego pianista pojechał na wakacje do Chorwacji. I mówi, musieliście przyjść właśnie dzisiaj. I on genialną rzecz powiedział na końcu, bo dobrze, że pani powiedziała, że są książki, ale nie raz autor sam musi powiedzieć. Wiecie Państwo, tam są moje płyty, książki, to, a tu handel, a tu sztuka, no tak nie bardzo to wypada. I on to rozwiązał tak. Drodzy Państwo, tam są moje książki i płyty. Gdybyście Państwo mieli dylemat, kupić czy nie kupić, to ja bym kupił. Także widzicie Państwo, jak to jest w życiu. A dlatego użyłem to przed chwilą tego określenia, że autor żyjący, że to był autentyczny fakt na jednym z wieczorów. Pani zapytała, czy korzystając z tego, że autor jest żyjący, może Pan przeczytać jakiś swój wiersz? No. Korzystając z tego, że żyjący podpisze Państwu z zachowaniem odległości i maseczek każdą książeczkę. Proszę Państwa, proszę. Czy mogę zapytać, czy jest w planach z cyklu Popaki Sosnowca Pana koncert w tym roku? Proszę Pani, nic o tym nie wiem, ale zgłoszę to jutro prezydentowi. W sobotę, bo w sobotę mam ten festiwal dla dzieci i ten muza. W muzie, tak. Koncert galowy, gwiazdą będzie pani Anna Juszczowicz, a dzieci podobno mimo pandemii zgłosiły się znakomite. Mówił mi pan Michał Bogal, szef Grubokiego. 17 rok już to robimy. A moja żona mówiła, słuchaj, do 5 dotrzesz i wystarczy już tak. No dobrze. Proszę Państwa, jeszcze ostatnie słowo tradycyjnie do mnie. Proszę. Zaczęłam cytatem z kabaretu Starszych Panów, skończę cytatem z Jacka Cygana. Tym razem rok 2007, kronika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Czytał, opowiadał, zwodził, wolno mu, bo się tutaj urodził. Jacek Cygan. Jaki byłem zdolny. Proszę Państwa. No ja jeszcze włożę swoje 5 groszy. Pan Jacek Cygan tur po Sosnowcu rozpoczął już z początkiem tygodnia, a konkretnie we wtorek mieliśmy okazję podziwiać go na scenie.
Nowej i innej Kazimierzowskiej i tam w tym dniu tego wieczoru otrzymał piękną statuę w nagrodę artystyczną miasta Sosnowca. Myślę, że również chcielibyśmy się dołączyć do gratulacji. Panie Jacku, drogi gościu, przyjmij ten bukiet od nas, dziękujemy Państwu pięknie za obecność. Myślę, że Jacka Cygana można słuchać bez końca. Słuchać i pieśni, i anegdot, i... Zdania są podzielone. My podzielamy te pozytywne. Proszę Państwa, dziękuję za wspaniałą gawędę, wspaniałą opowieść. Zapraszamy do kuła jej pięknego naszej... Tam jest taki sterylny stoliczek, prosimy o zachowanie wszelkich zasad, którymi się wszyscy kierujemy na co dzień i życzymy miłego wieczoru. Spotykamy się już od poniedziałku, kolejny projekt, tym razem teatralny. Serdecznie Państwu dziękuję. Czyli tam się zobaczymy. Ja myślę, że to jest ważne jednak, żebyśmy tak podchodzili pojedynczo i ja oczywiście wypiszę się do końca. Dziękuję bardzo dzisiaj za ten wieczór. Dziękuję Panu.